Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 2 sierpnia. Zaczynamy. Tarot, karty Keepera na koniec dopowiadające. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. Dobrze, Tarot, daj radę, wskazówki na dzień 2 sierpnia. Jakie energie będą nam towarzyszyły? 2 sierpnia. Czwórka monet, energia trochę zablokowana, ale oczywiście nic nie dzieje się bez przyczyny. Blokujemy się, moi drodzy, przed wydawaniem pieniędzy na przykład. Blokujemy się tego dnia przed agresją, przed konfliktami. Chcemy, żeby ten dzień był bez zmian. I tutaj mamy taki właśnie spokojny dzień. Wszystko jest zaplanowane. Na pewno, jeśli mamy pracę od do którejś godziny albo jakiś podwieczorek, czy tam w ogóle jakieś sprawy, to będą szły zgodnie z planem. Tu oczywiście nie ma zmian. Myślę, że wiele osób nawet będzie sobie tutaj tak gospodarować swoimi finansami, że zaoszczędzi jakąś część. Oczywiście tutaj skrupulatność na pewno będzie potrzebna. Ta czwórka monet jest, moi drodzy, pomimo że blokadą, to ona czegoś uczy, tak? Uczy oszczędności, uczy rozwoju, uczy myślenia. I tego dnia będziemy się tak, moi drodzy, zachowywać. Tutaj oczywiście no, nie należy się spodziewać żadnych, moi drodzy, nie wiadomo jakich spraw, bo jesteśmy właśnie w takiej blokadzie. Szczególnie tutaj pokazana jest ta sfera materii. Wszystko jest tak, jak było zaplanowane, pod kontrolą. Nie ma takich spontanicznych rzeczy, spraw, sytuacji. Tutaj człowiek myśli, tak? Uczy się jak żyć, jak gospodarować finansami, tak jak powtarzam, i oczywiście jak działać, żeby tutaj, moi drodzy, było dobrze, jak najbardziej dobrze dla nas. Ta czwórka monet bardzo praktyczna, bardzo taka karta wycofana, nie szukamy tutaj przygód na pewno. Także też, moi drodzy, może praca siedząca cały dzień, trzeba uważać właśnie na tą pracę siedzącą, bo kręgosłup oczywiście, a potem różne dolegliwości, tak? Także trochę ruchu by się przydało, żeby rozruszać, moi drodzy, kości, szczególnie chodzi tutaj o kręgosłup, ale też o inne rzeczy. Także dajemy radę na pewno i oczywiście jest wszystko pod kontrolą. No dobrze. I teraz zobaczmy jeszcze kartę Keepera. Karta Keepera. Co nam dopowie, co wyjaśni? Tak. Jest, moi drodzy, kobieta koło was, która może się odezwać. Spotkanie jakieś, rozmowa. Ale też działacie, moi drodzy, tak pod kontrolą, zachowawczo, ja bym powiedziała. Tutaj oczywiście pieniądze mogą przyjść, bo jest to zamożna panna w Keeperze. Także pieniądze na pewno tutaj jakieś się pojawią tego dnia. Być może nawet nieplanowane. Czego wam życzę, aby wszystko szło po waszej myśli i tak z łatwością. Oczywiście działajcie śmiało, ale tutaj raczej tej śmiałości, takiej brawury w zachowaniu nie widać, bo jest właśnie blokada. Ale czasem potrzebne są i takie dni. Także dziękuję bardzo gorąco za uwagę, pozdrawiam i życzę wspaniałości.